Cześć! Hej, siema. Dzisiaj mamy dla Was znowu haul, dlatego że postanowiłyśmy nagrywać dla Was haule tak jakby krótsze, ale częściej. No, bo potem się zapomina, nie? Tak. Zaczniemy haul tutaj paczką z Shein. No, haul ogólnie nie będzie długi, więc szybko powinnyśmy z tym umieć. I tym razem paczka z Shein przyszła nam w błyskawicznym tempie. No. Dlatego, że przyszła nam w 2 tygodnie, nawet no, niecałe. Niecałe 2 tygodnie, tak? Więc jestem no, zaskoczona. A ostatnia nam szła chyba z 1,5 miesiąca. I rzeczy teraz są takie. No, a teraz przyszła kurierem, ostatnio przyszło pocztą, nie wiem czego. I poprosiłbym, że rzeczy są jak najbardziej na plus. Jestem zdziwiona jakością rzeczy, które zamówiliśmy tym zamówieniem. Ale ostatnio w holu, jak ty się pytaliście o wysyłkę i tak dalej. Jeśli chodzi o wysyłkę, to możecie tam sobie zamówić pocztę lub kuriera, tak? My polecamy kuriera, bo naprawdę tak, bardzo szybko przychodzi. No, ale wiadomo, że za kuriera trzeba troszeczkę więcej płacić. My na przykład nie płacimy za to nic, bo też się pytacie, bo to jest w ramach współpracy, oni nam po prostu te rzeczy wysyłają za darmo. My za to nic nie płacimy, ale możemy Wam wydać opinię na temat tych rzeczy i przesyłki, jak długo to u nas szło. I ta pierwsza paczka nam szła 3 tygodnie, ta niecałe 2, jak była kurierem, a ta jak była pocztą, to tak, więc zależy to od kuriera tak naprawdę i od okresu, w jakim jesteście. Bo jeśli to jest taki, wiecie, okres nieświąteczny, no to wiadomo, że ta paczka przyjdzie szybciej. A jak złapiecie się na jakieś święta, no to wiadomo, ta paczka przyjdzie później, a my akurat załapałyśmy się w okres wtedy Bożego Narodzenia, dlatego ta paczka przyszła później niż przyszła teraz, więc my ogólnie polecamy zamawiać kurierem, dlatego że jest naprawdę bardzo szybko, że złożycie zamówienie, zapomnicie, że zamówiliście i nagle taka niespodzianka. No, dobra. Każdy z nas zamówiła po jednej rzeczy, ja sobie zamówiłam do odmiany taką kurtkę jeansową. Tak ona wygląda, po prostu taka zwykła jeansowa kurtka i powiem Wam, że jeśli chodzi o jej, jeśli zamawiacie właśnie z tej strony kurtki jeansowe, to możecie, musicie zmówić o kilka rozmiarów większe, bo ja tutaj mam dosyć spory rozmiar, tego normalnie nie noszę, XXL i powiem Wam, że ona mogła być jeszcze nawet jednego dodatkowego X-a, także właśnie jeśli chodzi o kurtki, jakie zamawiacie ze stronki, to musicie o 3-4 rozmiary nawet większe podstawiać. No tak, bo podkreślić, że Ty nosisz rozmiar M. A no, tak kurtek, naprawdę, no. A tutaj mamy XXL i ta kurtka no. Mogłaby być jeszcze 1X. No. Ogólnie kurtka jest fajna, spoko materiał, to ma takie jakby przetarcia. I jedyny jej minus, jaki dostrzegam, to taki, iż gdy przyszło to śmierdziała taką typową chińszczyzną. No naprawdę śmierdziała, gdy przyszła. No bardzo, miała bardzo nieprzyjemny zapach, ale jak to wypierzecie, to ten zapach się ulotni, po prostu już tego nie czuć. I nie pamiętam już dokładnie po ile była, ale wiem, że nie była też jakoś droga, bo tak się ciupła kosztowała od 150 do 200 zł, a właśnie tutaj na tej stronie była o wiele tańsza. Była jeszcze na przecenie, nie pamiętam dokładnie kiedy, za ile była, ale w opisie macie link, to tam możecie właśnie sobie wejść, tak jak zawsze, dokładnie popatrzeć sobie te rozmiary i tak dalej, się pomierzyć, zobaczyć cenę, no i też zobaczyć, jak na innych to wygląda na modelce, ale właśnie pod tym linkiem też inni wstawiają, jak to na innych ludziach wygląda. Tak, i w Shein bardzo fajnie jest takie coś, że po prostu na stronie macie, w ogłoszeniu tej kurtki właśnie macie zdjęcia ludzi z blogów ze stylizacjami tej kurtki, więc jeśli nie wiecie, jak taką kurtkę jeansową wystylizować, to tam naprawdę są fajne propozycje. Ja tym razem zamówiłam sobie zwykłą koszulkę, dlatego że nie mogłam sobie nic poszukać, po prostu zwykła szara koszulka z napisem. I co mogę Wam powiedzieć o tej koszulce? Jestem pozytywnie zaskoczona, bo myślałam, że przyjdzie mi taka koszulka, w której będę spała raczej, a nie w której będę chodziła tak naprawdę na miasto, do szkoły i tak dalej. Dlatego, że ta bluzka jest naprawdę z bardzo fajnego materiału. Jest napisane tutaj na tej metce, że niby 100% bawełna, myślę, że nie do końca. Jakoś jest taka jakby szersza niż takie zwykłe koszulki. Bo zwykłe koszulki najczęściej macie takie opięte bardzo, a ona jest taka luźniejsza, ja właśnie czegoś takiego szukałam. I powiem Wam, że to jest. No nie spodziewałam się, naprawdę. Bardzo fajnej jakości, ja mam rozmiar S, przeważnie kupuję XS-ki i przymierzałam sobie z ciekawości do mojej takiej koszulki, normalnej koszulki z sieciówki jakiejś zwykłej, nie wiem czy to był Crop czy House, XS-ki i ona ma normalne wymiary jak XS, XS-ka w sklepach normalnych, nie? Ale koszulki Wam tam polecam, bo też są tańsze. Więc teraz już przejdziemy do kosmetyków. Wyłyśmy sobie taki zestaw z Gliskura do włosów bardzo suchych i zniszczonych. Dlatego, że te akurat z czarnym mają najlepszy skład. Tak, one mają właśnie taki najbardziej zdrowy skład i tu jest po prostu odżywka ekspresowa z Gliskura. Ja nie pamiętam, kiedy my ostatni raz tą odżywkę miałyśmy. Naprawdę, to bardzo i szampon, który ma 200 ml.
250, ta odżywka ma 200 i ogólnie bardzo fajne odżywki. Cena super cena, szczerze mówiąc nie mam żadnego pojęcia ile ta super cena wynosiła, bo my ten zestaw kupiłyśmy z Biedronki. No, co do tej odżywki, do tego psikacza tutaj, to ona jest naprawdę jest fajna, jeśli macie problem z rozczesywaniem włosów, dlatego że ułatwia rozczesywanie. I też ładnie włosy po nie pachną, to taki dodatkowy plusik. A jeśli chodzi o jakieś takie, wiecie, mega odżywienie, no to tutaj nie zobaczycie. A szampon jak szampon, po prostu myję włosy, jakoś żadnej różnicy w nim nie widzę. I ostatnio przerzuciłyśmy się na szampony właśnie z serii Bliskur. Kupiłyśmy kolejne. I kupiłyśmy kolejne, dlatego że takie szampony starczają na maksymalnie półtora tygodnia, tydzień, bo no wiadomo, mamy długie włosy i to są szampony 250 ml. On jest taki żelowy i tylko dlatego go wziąłyśmy, bo podobno takie żelowe, po takich żelowych szamponach się tak szybko włosy nie przypuszczają. Czy ja wiem, i tak w zasadzie co 2-3 dni trzeba włosy myć. Ale zobaczymy jak to z nim będzie. No i on kosztował chyba 10,50 coś takiego. Dalej kupiłyśmy sobie odżywkę znowu z takiej samej serii. Stwierdziłyśmy, że skoro mamy taki zestaw i odżywka ta z Ultra Dół nam się skończyła, to postanowiłyśmy, że kupimy jeszcze taką normalną odżywkę właśnie też z tej serii 200 ml. Tak, pełna regeneracja i skóry. I mamy po prostu taki zestaw z tych trzech rzeczy. Zamówiłam sobie lakier hybrydowy z Semilaka, dlatego że chciałam wypróbować właśnie no, różne firmy i postanowiłam, że kupię sobie może jakiegoś Semilaka. I to jest, podobał mi się ten kolor ogólnie na wiosnę, więc kupiłam sobie miętowy, nie mogłam też w M-Nail znaleźć takiego fajnego odpowiednika mięty. 0,22 mint, ja mam go teraz na paznokcie i on wygląda w ten sposób. Ja zamawiałam to ze strony Semilaka i postanowiłam zamówić sobie jakąś mniejszą lampkę. Postawiłam na taką 9-woltową właśnie z Semilaka. Pokazywałam wam już w ogóle to na Snapie tydzień temu, bo to mi też jakoś tydzień temu przyszło, nie? W czwartek. Więc lampka wygląda mniej więcej tak. Jest to taka malutka lampka, która utwardza nam bardzo szybko ten lakier, bo chyba tu jest 30 sekund. Utwardza szybciej niż ta moja duża lampa. I to jest taka fajna, malutka lampka, którą możecie tak naprawdę wszędzie postawić, zabrać ją ze sobą, gdzie się idziecie. I naprawdę bardzo poręczna, fajna, malutka lampka. Tu macie niby logo Semilak. Taka zwykła i ona też jest... Fajne jest w niej to, że on macie tutaj... Możecie sobie ją podłączyć do komputera razem i możecie sobie ją podłączyć do prądu, do kontaktu po prostu, do prądu. Tak samo od komputera, więc paznokcie możecie robić przy biurku. Więc to jest już ten nasz cały malutki haul. Jeśli macie nas na stawie, to na pewno już widzieliście te paczki wcześniej, bo czasem robimy open boxy, a czasem po prostu pokazujemy, jak jakieś zamówienie do nas przyszło. Właśnie pokazywałyśmy właśnie wam na stawie to zamówienie z Shein, właśnie to marty Semilaka, także właśnie na Snapie bardzo gorąco was na ten portal zapraszamy. Oczywiście też grupy są różnego rodzaju, Instagramy, laski i tak dalej, także zajrzyjcie do opisów. Jeśli jesteście bardziej zainteresowani właśnie stroną z tymi naszymi ciuszkami z Shein, to możecie również wejść w linki sobie to zobaczyć, jak to tam wygląda. Także to tyle z tego haulu. Jeśli wam się podobało, to zostawcie po sobie coś motywującego właśnie w postaci w górę oraz komentarza jakiegoś. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa! Pa!